Radio M 107 i 6 FM. Rozmowa poranka. Aneta Kuberska-Bębas. Dziś gościem rozmowy poranka jest biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej, biskup Grzegorz Olszowski. Szczęść Boże, witam Szczęść serdecznie. Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam panią, witam państwa. Ja wytłumaczę przed kilkoma minutami, zapowiadając gościa i zapowiadając naszą rozmowę poranka, powiedziałam na antenie, że no mamy nadzieję, że szczęśliwie wrócił już do Polski, bo faktycznie zaledwie kilka godzin temu ksiądz biskup wrócił z Rzymu do Polski, co sprawiło, jakie tematy zawiodły księdza biskupa do Rzymu. Tak, bardzo się cieszę, że mogłem wrócić i że mogę tutaj się teraz z panią i z państwem spotkać. Wrócił do nas. Miałem okazję uczestniczyć w takim spotkaniu Watykańskiej Grupy Roboczej do spraw ekologii integralnej pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Paula Gallaghera. Jest to grupa, która także przygotowywała konferencję klimatyczną COP24, która miała miejsce w Katowicach. Było to takie spotkanie przygotowujące do następnej konferencji, która odbędzie się w Chile, COP25. Próbowano oceniać właśnie taką sytuację klimatyczną, środowiskową. Muszę powiedzieć, że te różne informacje, które docierają z różnych stron świata, nie zawsze są optymistyczne. Taki imperatyw się pojawił, że właśnie kraje bogate, wysoko rozwinięte w jakiś sposób są zobowiązane, są winne pomagać krajom biednym. Jest ogromne zróżnicowanie i chodzi o to, żeby właśnie w sposób zrównoważony gospodarować tymi wszystkimi dobrami, środowiskiem naturalnym, które daje nam Ziemia. To są apele, które od wielu lat podnoszą biskupi. Apele właśnie o zrównoważony rozwój, także w perspektywie troski o ekologię, troski o ochronę środowiska. To jest rola księży biskupie Kościoła, żeby apelował do rządów, do polityków? Ja myślę, że Kościół powinien zajmować się każdą dziedziną życia człowieka, no i w oparciu o Ewangelię, o światło płynące z naszej wiary, próbować układać to życie i społeczne, i gospodarcze, i również polityczne w jakimś sensie, co nie zawsze wszystkim się podoba. Oczywiście rozpoczynamy od osobistego nawrócenia, nawrócenia ekologicznego. Ja sam muszę zrozumieć, że wszystko, co tutaj mamy na ziemi, to jest wielki dar, to jest łaska Pana Boga, ale to też jestem zobowiązany, żeby czynić sobie ziemię poddaną, tak żeby ona służyła człowiekowi, a nie stawała się zagrożeniem dla drugiego człowieka, czy była okazją do tego, żeby może w jakimś sensie także wyzyskiwać drugiego człowieka dla swoich korzyści. Więc ta zmiana stylu życia, nawrócenie ekologiczne, to trzeba zacząć od siebie. Okazuje się, że politycy czy polityka nie jest zbyt skłonna właśnie iść na różnego rodzaju ustępstwa w tej dziedzinie. Jakieś ogólne deklaracje się pojawiły, ale było takie stwierdzenie, że brakuje po prostu takich konkretów, konkretnych rozwiązań w tej dziedzinie. Mija rok od sakry biskupiej księdza biskupa. W związku z tym we wrześniu ksiądz biskup przeszedł kurs dla nowych biskupów. Tak, proszę państwa, jest coś takiego jak kurs w Watykanie dla nowych biskupów. Czego księża biskupi, nowi księża biskupi uczą się na takim kursie? No więc rzeczywiście co roku organizowany jest taki kurs dla nowych biskupów. We wrześniu z całego świata przybywają biskupi, którzy od ostatniego czasu zostali wyświęceni. No było nas ponad 100 biskupów z całego świata. Oczywiście Latinoameryka była w większości. Bardzo interesujące, ciekawe spotkanie, także pod tym względem, że mogliśmy się dzielić różnymi doświadczeniami. Była okazja dzielenia się, spotkania w grupach, także różnych językowych. No i przede wszystkim były spotkania z kardynałami,
z osobami odpowiedzialnymi za różnego rodzaju dykasterie, za różnego rodzaju dziedziny działalności Kościoła. No to, co tak się powtarzało, na co zwracano uwagę, to właśnie na tą synodalność Kościoła, że trzeba być otwartym, na dialog, no i także podejmować trud służenia kapłanom, służenia drugiemu człowiekowi. Mówiliśmy o duchowości kapłańskiej, o naszej duchowości, także o administrowaniu dobrami Kościoła. Było spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem, który właśnie też jakoś tak zwracał uwagę, że mamy być dla ludzi i mamy być dla kapłanów jako biskupi Kościoła. A gdyby ksiądz biskup miał podsumować ten rok swojej biskupiej posługi, to jakby ksiądz biskup go podsumował, ocenił? Bardzo ciekawe doświadczenie. Bardzo szybko przeleciał ten czas, muszę powiedzieć. No i tak jak się dzieliłem, różnego rodzaju spotkania i w tym wymiarze diecezjalnym w parafiach. Mieliśmy na wiosnę bierzmowanie. Było dużo tego bierzmowania, więcej, bo były i trzecie klasy gimnazjum, i ósme szkoły podstawowej. Trwają cały czas wizytacje na wiosnę, na jesień. Oprócz tego różnego rodzaju uroczystości diecezjalne, parafialne, ogólnopolskie, kościelne, uczestnictwo w konferencjach Episkopatu Polski, spojrzenie właśnie z perspektywy całego kraju na Kościół. No i te spotkania, o których już dzisiaj mówiliśmy, właśnie w sprawie ekologii, czy właśnie to szkolenie dla nowych biskupów. Jednym z zadań, które ksiądz biskup podejmuje w archidiecezji katowickiej, to jest odpowiedzialność i troska o działalność misyjną Kościoła katowickiego. Trwa nadzwyczajny miesiąc misyjny, decyzją papieża Franciszka tegoroczny właśnie październik jest tym nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Jakie działania odbywają się w archidiecezji katowickiej wokół tej inicjatywy papieskiej? Tak. Może najpierw powiem, że po raz pierwszy ma miejsce takie wydarzenie, że papież ogłasza miesiąc misyjny. Zawsze w październiku mieliśmy tydzień misyjny. Ten tydzień również będzie. To będzie jakby taka korona tego całego miesiąca. Natomiast no, papież Franciszek chce zwrócić nam uwagę właśnie na sprawę misji, bo misja, działalność misyjna Kościoła to nie jest dodatek do funkcjonowania Kościoła, do działalności, do duchowości Kościoła, ale to jest coś integralnego, coś, co wypływa z jego naturalnego powołania. Ten miesiąc misyjny odbywa się pod hasłem ochrzczeni i posłani, a więc każdy człowiek ochrzczony jest posłany, żeby nieść dobrą nowinę, żeby być misjonarzem. W naszej archidiecezji jest taka wspólnota aniołów misji i właśnie chyba w tym sensie mamy pomagać misjom, żeby być takimi posłanymi, takimi aniołami misji, którzy będą otaczać opieką tą działalność Kościoła. Oczywiście tutaj też wszystko się musi zacząć od jakiegoś misyjnego nawrócenia, od poznania różnego rodzaju problemów misji, czy nawet krajów misyjnych. I potem podjęcia odpowiedzialności. No, ja mogę mówić sobie, kocham cały świat, kocham Afrykę, kocham misję, ale to nic tak naprawdę nie kosztuje. Dopiero gdy poznam, gdy wniknę w te różnego rodzaju problemy, sytuacje Kościoła misyjnego, no to wtedy mogę się tym przejąć, mogę w jakiś sposób podjąć odpowiedzialność. No nieprzypadkowo ten miesiąc misyjny jest w październiku, jest wtedy, kiedy mamy miesiąc różańcowy. Jest to bardzo ze sobą związane, także ta działalność misyjna, a modlitwa, zwłaszcza właśnie modlitwa różańcowa w intencji misji. No i w naszej archidiecezji też odbywają się różnego rodzaju spotkania. Chciałbym na takie dwa miejsca zwrócić uwagę. To przede wszystkim 19 października w Rudach Raciborskich od godziny 9 będzie metropolitalny kongres misyjny, a więc takie spotkanie kół, środowisk, sympatyków misji z diecezji katowickiej, gliwickiej, opolskiej, nawet z sosnowieckiej.
chcemy doświadczyć jedności, chcemy doświadczyć wspólnoty, mocy, która nas jakoś właśnie jednoczy w tych sprawach misji. No i 20 października, to niedziela misyjna, która jakoś ma uwieńczyć tydzień misyjny. I tutaj jest taka propozycja, żeby wszelkie animacje misyjne odbywały się już w parafiach, żeby tam były spotkania z misjonarzami, spotkania w jakichś grupach misyjnych. Myślę, że ten miesiąc misyjny jest też jakąś okazją, żeby powołać kółka misyjne, jeśli w parafiach nie ma, koła misyjne czy szkolne koła misyjne, żeby jakoś ten problem misji był tutaj zaznaczony. No więc w tą niedzielę jakieś może także aukcje, może jakieś wystawy, żeby przybliżać ten problem. No i jeśli mogę jeszcze jedno powiedzieć, też w naszej kurii powstał nowy wydział, wydział misyjny. Jest to właściwie wskazówka, która została zrealizowana z dokumentów synodalnych naszej archidiecezji, żeby w naszej archidiecezji był wydział misyjny, który tak szczególnie będzie opiekował się i misjonarzami, ale także animował różnego rodzaju działalność misyjną w archidiecezji naszej. Ale to dlatego, że właśnie działalność misyjna w archidiecezji katowickiej jest tak intensywną już działalnością, tak skupiającą tak liczne grono osób, że potrzeba aż nowego wydziału w kurii? To znaczy się, można i tak to rozumieć, ale można rozumieć, że po to wydział, żeby jeszcze bardziej ożywiać tą działalność misyjną. Oczywiście wiele się dzieje w naszej archidiecezji, jeśli chodzi o sprawy misji, ale to jeszcze myślę za mało. Właśnie biorąc pod uwagę to, że misyjność ma być jakimś takim naszym podstawowym zadaniem każdego człowieka, że jeszcze trzeba bardziej ożywiać, mamy misjonarzy, zawsze można jeszcze pytać, mogłoby być więcej misjonarzy, możemy jeszcze w jakiś inny sposób szukać takich możliwości pomocy misjom. Mówiąc o misjach, oczywiście też nie można zapomnieć o tym, że misje także są wśród nas, że myśląc o krajach misyjnych, o działalności wśród tych, którzy jeszcze nie poznali Pana Jezusa, mamy tą świadomość, że nieustannie jesteśmy wezwani do tego, żeby być misjonarzami w naszym środowisku, wśród tych, wśród których Pan Bóg nas postawił. A w pierwszej kolejności tak apeluje papież Franciszek na ten tegoroczny, nadzwyczajny miesiąc misyjny, żebyśmy byli misjonarzami wobec samych siebie, bo to o nasze nawrócenie i jego konsekwencje tak naprawdę w postaci działalności misyjnej najbardziej tutaj chodzi. O tej działalności, o działalności misyjnej Kościoła dzisiaj opowiadał biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej w katowickim kościele odpowiedzialny za misję, biskup Grzegorz Olszowski. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani i państwu za uwagę. Szczęść Boże. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.